jestem tutaj, witam państwa, bez żadnego oszukaństwa, przyjechałem tutaj bawić was. Jestem chłopem, jak ich mało, wszystko powiem, co się działo, bo ja lubię żyć na pełny gaz. Ja było Piter w Odessie i Kalugie, o Kieszeniowie, w Магадане i na Юге, a w Мелитополе пришлось надеть халат. A сохтер-махтер, рабке махфацокен я, a w Мелитополе пришлось надеть халат. A сохтер-махтер, рабке махфацокен я. Kiedy chciałem się ożenić, żeby stan cywilny zmienić, żeby sobie żonkę wziąć raz, dwa. Chciałem znaleźć taką, aby nie przypominała żaby, taka co pończoszy trochę ma. Gdyż dowiedzieli się, że chodzi mnie o szmal, więc wyobraźcie sobie, co to był za bal. Gdy dowiedzieli się, że chodzi mnie o szmal, a sochter machter, a pie mach pan sogen ja. Gdy dowiedzieli się, że chodzi mnie o szmal, a sochter machter, a pie mach pan sogen ja. Dawaj Mareczku, dawaj, jechnie. Питере, в Одессе и Калуге, о Кишиневе, в Магадане на юге, а в Мелитополе пришлось надеть халат. А сохтер-махтер, рабке махфацокен я. А в Мелитополе пришлось надеть халат. А сохтер-махтер, рабке махфацокен я. Ой, ес! Artysta, którego przedstawiać specjalnie nie trzeba. Wystarczy, że się powie Alosz Awdiejew. Witam cię bardzo serdecznie. Witam państwa serdecznie też. Przed przybyciem do studia chciałem ci zadać mnóstwo pytań, ale właściwie ograniczę się tylko do jednego. Skąd biorą się te piosenki, które śpiewasz? Te piosenki w ogóle nie skąd się nie biorą, one zawsze były. Po prostu nie były widoczne. Bo był przez dłuższy czas uprawianie komunizmu realnego na terenie Rosji. Te piosenki były jakby schowane, prawda? A teraz można to oficjalnie wykonywać. Wcześniej to było na jakichś taśmach takich, jakichś samodzielnych, prawda, jakichś takich urządzeniach, które wydawały jakieś dźwięki. To ludzie słyszeli i tak przechowywali. Dużo rzeczy oczywiście zginęło, ale parę rzeczy zostało z tego stylu, z tych piosenek. I ty właśnie jakby kontynuujesz tradycję starej piosenki rosyjskiej. Tak, bo ta stara piosenka, jak ja mówię, najlepiej wyraża duszę słowiańską, taką typową, prawda? Właśnie, a co to jest dusza słowiańska? Dusza słowiańska to jest taki symbol Słowianina, prawda? Jego zachowanie się, wszystkich jego kompleksów i tak dalej. A Słowianin ma to do siebie, że ta dusza ma jakby dwie postaci. Jedna postać taka apatyczna, a druga przyspieszona. Wiesz, apatyczna to nie wiem, czy znasz taki kawał, jak trzech Słowian odpoczywają w stodole, bo Słowianie bardzo lubią odpoczywać w stodołach właśnie. Nagle jeden mówi, słuchaj, ta stodoła się pali chyba, a drugi mówi, no na pewno, bo mi już spodnie zaczynają się palić, wiesz? A trzeci mówi, słuchaj, nie znudziło się wam o tym samym rozmawiać cały czas, wiesz? To jest taki poziom apatycznego Słowianina. Później następuje przyspieszenie, prawda? Jak ja mówię, prawda, w IV wieku naszej ery Słowianie przesiedlają się do Imperium Rzymskiego, przyspieszyli trochę, Imperium padło, prawda? Na tej zasadzie. Później przyspieszenie i potworny szał. I w drugiej piosence, jak będę wykonywał, to właśnie ten szał chcemy pokazać, słowiański. Właśnie, twoje koncerty są niezwykle, niezwykle wprost dynamiczne. Jak ty to robisz, że cały czas jesteś w tak znakomitej kondycji? No, ja mam taki temperament, mnie po prostu nosi, ja staram się ludziom przekazywać jak najwięcej w najmniejszą jednostkę czasu, więc dlatego to się tak kompresuje. Właśnie wychodzę z siebie, robię co mogę, żeby przekazać to sedno tej muzyki słowiańsko-cygańsko-żydowskiej. Czy forma koncertu, który ty sobie zapewne sam wymyśliłeś, czy to ma jakiś bliski bardzo związek z samymi dokładnie piosenkami? Czy tak właśnie kiedyś śpiewano, czy tak właśnie prezentowano te teksty? Nie, formę ja unowocześniłem. Znaczy forma moich koncertów to jest przede wszystkim jakby taki dialog z publicznością. Ja się staram korespondować, znaczy tak zachowywać, żeby publiczność mi też odpowiadała, reagowała i tak dalej. Przedtem te piosenki śpiewało się, zazwyczaj ludzie, którzy śpiewają te piosenki, w ogóle prawie nie umieją mówić, także po prostu tylko śpiewają. Natomiast ja staram się jeszcze coś powiedzieć,
podczas koncertu. Staram się z ludźmi się zapoznać, żeby to się powolutku przeistoczyło się takie spotkanie przyjacielskie, znanych sobie osób i tak dalej. I robię takie wrażenie, że my już dawno się znamy, więc ja schodzę do publiczności, mówię dziękuję, o wreszcie pan przyszedł na mój koncert, długo pan się wybierał i tak dalej. Takie zaczynam rozmowy, które jakby stwarzają atmosferę nieprzymuszoną takiego spotkania przyjacielskiego właśnie. Że w zasadzie wszyscy ludzie, a ja był jak to jedna sufrażystka powiedziała, wszyscy ludzie są siostrami, prawda? Wszyscy ludzie są siostrami. W takim razie posłuchajmy dwóch piosenek. Co to będą za piosenki? No pierwsza właśnie taka, w którym jest ekspozycja szału, to jest właśnie Słowiańskie duszy, tak, to jest Ja Cygan, taka piosenka. A druga piosenka bardzo interesująca jest, to jest taki romans do Słowianki, takie zakochany Słowianin do Słowianki śpiewa, nazywa ją Puszynka, Śnieżynka. Oczywiście ta Słowianka ma swoją wagę, prawda, słowiańską zazwyczaj, prawda. Słowianki mają to do siebie, że mają wagę, nie tylko społeczną, prawda, ale także normalną wagę. No ale to jest romantyczne ujęcie, prawda? No i on właśnie do niej śpiewa, że ją kocha. Słowianka oczywiście go nie kocha, bo u Słowian zawsze tak jest, że jeśli Słowianin Słowiankę kocha, to Słowianka go nie kocha, kocha innego Słowianina, który z kolei kocha inną Słowiankę. I tak, rozumiesz, taki łańcuszek nie zawsze powraca do tego samego Słowianina, prawda? W takim razie posłuchajmy. Tak. Я цыган среди полей, огни горят безумный ночей, пляски звон и шум гитар, и пленительный дурман, лишь только хор цыганский запоет, и сердце страстью обожжет, и прольется в душу сладкий яд. А гитары плачут и звенят. Гарри-гарри-гарри-гарри, эй, ну бог, цыгананки, одна красавицы, смуглянки. Горит одна, нагана, сила властная, горит одна, ну бог, прекрасная. Все промчалось, как дивный сон, и гитары, и их сладкий звон. Все умчалось до песенки цыган, и закрыт любимый ресторан. Я простился с милою страной, и живу теперь в стране чужой. От вина и прошлого я пьян, я спою вам песенки цыган. Гарри-гарри-гарри, эй, любовь! Красавицы, смуглянки, горит одна, нагана, сила властная, горит одна, любовь прекрасная, гарри-гарри, эй, любовь цыгананки, это красавицы, смуглянки, горит над нами, сила властная, горит одна, любовь прекрасная, дай я гадай, дай, пада-пада-пада-падай, да-да-да-дай. Любовь цыганки, на красавицы смуглянки, говорит, она мне сила властная, говорит, она любовь прекрасная. Казалась маленькой игрушкой в оригинальной шубке из песок. Красивый ротик, маленькие ручки, такой изящный гений чудных снов.
ты мне казалась маленькой пушинкой. Когда мы повстречались на катке, ты мне в ту ночь приснилась снежинкой, снегурочкой, волшебницей во сне. Я страдал, я просил о любви тебя молил. Моя снежинка, моя пушинка, моя царица, царица грез. Моя снегурочка, моя кристальная, твоим ногам я бы жизнь перенес. И вот свершилась ты уже чужая, и ты ушла уже теперь совсем. А как же плакал я, девочка родная, зачем так все делала, зачем? Тебе я шлю последнее желание, чтобы другой любил, как я любил тебя. Тебе я шлю последнее прощание. Кончаю жизнь, снегурочку любя. Я страдал, я просил о любви тебя молил. Моя снежинка, моя пушинка, моя царица, царица грез. Моя снегурочка, моя кристальная, к твоим ногам я бежи да принес. Myślę, że już najwyższy czas przedstawić muzyków, którzy grają z tobą, a więc jest to Kazimierz Adamczyk na gitarze basowej i Marek Piątek na gitarze klasycznej. Chciałbym się dowiedzieć, co wy robicie na co dzień, prócz tego, że gracie z Aloszą? Znaczy wiesz, niezależnie od pracy z Aloszą czy gry z Aloszą, gram w zespole jazzowym, jazzu tradycyjnego Bill Street Band, w którym notabene Alosza kiedyś tam zaczynał też jako pianista jazzowy. A przechodziłem tam przez jakieś takie kolejne zespoły, ale jazzu tradycyjnego, powiedzmy w tym stylu. To dzisiaj gram też w tym zespole. Mhm. Marek, ty zdaje się, jesteś gitarzystą wykształconym w kierunku muzyki klasycznej. A... Tak, owszem. Skończyłem studia w tym kierunku w Krakowie. I staram się grać muzykę klasyczną, ale nie tylko. Od bardzo dawna interesuję się jazzem i gram w zespole jazzowym, można powiedzieć właściwie własnym. Zespół się nazywa Overtime. Ma już pewne sukcesy na swoim koncie, ale na razie jeszcze szerzej nie jest znany. Mam nadzieję, że to tylko na razie. Uczę w szkole poza tym muzycznej. Między piosenką rosyjską, czyli tym, co robi na co dzień Alosza, a jazzem tradycyjnym czy muzyką klasyczną jest duża różnica. A ja widzę, że wy zawsze za każdym razem się bawicie. Dla mnie osobiście żadna różnica. To znaczy niewielka, powiedziałbym. Mhm. Ponieważ jest to też jednak pewna swoboda dla Marka na przykład improwizacji, dla mnie też. I swoboda też interpretacji. Nie jest to, powiedzmy, sztywnie coś zapisane. Można tam w jakiś sposób się poruszać w jakiejś harmonii, powiedzmy, czy w melodyce. Jednym słowem, wzajem sobie swoją obecnością i umiejętnościami pomagacie, tak Alosza, czy? Tak, no to są wspaniali muzycy, rozumiemy się doskonale, gram z najlepszymi. Rozumiesz? Bo sam nie umiem. To sam nie umiesz. Ja właśnie kiedyś cię usłyszałem, wróćmy może do tej rzeczy, ty grasz na fortepianie, muzykę jazzową, tak w ogóle. Ty jesteś z wykształcenia dyrygentem chórów, zdaje się. Tak. Robisz całe mnóstwo rzeczy.
No, bardzo lubię jazz i gram tradycyjny jazz. Swing mnie pociąga, tylko że nie mam czasu, żeby ćwiczyć na fortepianie w tej chwili, bo jeżdżę dużo, śpiewam, piszę trochę, wykładam też na uniwersytecie, jak wiesz. Bardzo dużo znaleźć czas na to, żeby ćwiczyć codziennie, bo to trzeba codziennie ćwiczyć, a poza tym próby. Ale mam nadzieję, że kiedyś jeszcze zagramy z kolegami jazz. Już próbujemy troszeczkę i myślę, że zagramy. W takim razie czujcie się zaproszeni już do nas. Myślę, że razem coś zrobimy. I ostatnia piosenka, dość ciekawa. Jest to piosenka, którą bardzo często śpiewam i która jest chyba najbardziej popularna z moich piosenek. To jest Wysockiego Rozmowa przed telewizorem. I która, to jest dziwna sprawa, nie traci na aktualności, chociaż była napisana jeszcze we wczesnych latach 70. A ja ją traktuję jako piosenkę o kacu, prawda? Bo kac to jest ponadczasowe zjawisko. Kac następuje oczywiście po jakiejkolwiek intoksykacji, czy alkoholicznej, czy politycznej, czy jakiejkolwiek. I człowiek przeżywa ten kac, z którym trzeba walczyć właśnie. I ta piosenka w istocie jest, można ją przywiązać do każdych realiów, nawet teraz do realiów, które istnieją w Polsce, jak Państwo sami się przekonacie. W takim razie posłuchajmy tej piosenki. Popatrz, Wańka, jakie błazny, toż bez wyroku po 5 lat, a mordy im się tak rozlazły, że mogą opluć cały świat. A tamten całkiem jak twój wuj, ale och, laptus, Boże mój, no nie, no stój, nie ruszaj, stój, patrz żywcem wuj. Nie piernic, no nie rusz wuja, jaki by nie był, ale nasz. Sama masz mordę jak szczerzuja, a jeszcze mi na nerwę grasz. A zamiast gadać byle co po flaszkę, skocz po wyschło szkło, nie pójdziesz dobrze, zniosę to, posuń się no. Oj, Wańka, spójrz, karzełki stoją, ubranka mają jak ze zdjęć. Takich fasonów nie wykroją na naszej szwalnie numer 5. A twoi kumple, Wańka, wstyd obdarczy, chodzą jak te psy i z rana świństwa piją twój. Cóż takie zły? Cóż tego, że są źle ubrani, cudzego nie próbują brać. Kupują belta, bo jest tani, a piją z rana, bo ich stać. Za to twój poprzedni gach, nawet benzynę chlała strach. Już lepiej kupić parę flach, niż kłać się w piach. Oj, popatrz, Wańka, akrobata! Skupany kręci się jak bąk. Nasz majster też tak w klubie latał, a stołka nie wypuścił z rąk. Ty, Wańka, w domu śpisz lub jesz, jak trzeźwy jesteś, to się drzesz. Mam dosyć twoje fochu, wiesz, i ciebie też. Bez przerwy denerwujesz, to nie dziw się, że jestem zły. Człowiek się w pracy nacharuje, wraca do domu, a tam ty. Każdy ma chyba prawo żyć, więc zamiast tu człowieczu tkwić, wolę z kumplami część być. Nie chcę sam pić, nie chcę sam pić, nie chcę sam pić, o nie.